Zastanawiałeś się kiedykolwiek w swoim własnym życiu na temat tego, jak my wszyscy, jako ludzie, jak bardzo mocno mamy wyprane mózgi? Zastanawiałeś się tak dokładnie, z taką czystością, z takim spokojem na temat tego, co to znaczy mieć wyprany mózg i skąd w ogóle wzięła się ta idea? W swoim życiu doszedłem do takiego wniosku, że istnieje pole przekonań w naszym życiu, w naszych umysłach. Dosłownie tak, jakby każdy z nas miał taką kalkę. I patrząc na jakieś przekonania, na jakieś myśli, jesteśmy w stanie je rozumieć dzięki temu, że mamy w naszych głowach już pewien zestaw przekonań. Jak patrzymy na jakieś nowe przekonania, na jakąś nową wiedzę, to czysto nieświadomie nasz mózg analizuje tą wiedzę, te przekonania, z którymi ma styczność, i porównuje je do tych, które już wcześniej poznaliśmy, które już wcześniej zostały podane do naszego umysłu. Ale musiała istnieć pewna wiedza, której już wcześniej się nauczyliśmy, którą już poznaliśmy dużo wcześniej. I możemy teraz zastanowić się na temat tego, czego nauczyliśmy się jako pierwsze. I teraz tak, każdy z nas, bo każdy z nas musi zrobić to indywidualnie, może cofnąć się do tyłu w swoim własnym umyśle, do początków swojego życia, swoich narodzin i mniej więcej przypomnieć sobie, jakie miał pierwsze doświadczenia w życiu i czego nauczył się w swoim życiu na samym początku. Intuicyjnie możemy wyczuć, że są to doświadczenia związane z naszą rodziną, rodzicami, mamą, tatą, że są to doświadczenia związane z naszym dzieciństwem, tym, co robiliśmy na podwórku, czy wychowywaliśmy się w bloku, może nie, czy mieliśmy telewizor kolorowy czy czarno-biały, czy jesteśmy osobami starszymi, tak, które pamiętają wojnę, czasy PRL-u, czy może mieliśmy styczność z jakimś innym językiem, nie tylko polskim. W szeregu konfiguracji naszych doświadczeń jest bardzo dużo. Każdy z nas ma swój własny świat, nie bez powodu znamy to przekonanie. I każdy z nas posiada tak jakby swoją własną kalkę, swój własny układ nerwowy, który od samych narodzin, dosłownie jak stempel, odkształcał w sobie różne wzory, różne doświadczenia. I cały czas je zapamiętywał. Także mamy teraz w głowie bank pamięci, bank wiedzy, bank przekonań, zaczerpnięty nie tylko z tych doświadczeń, ale również z tego, co my czujemy, tak? Bo możemy tą wiedzę skategoryzować na to, jak działa język i czego nas nauczył język, jak działa szkoła, czego nauczyliśmy się w szkole, jakie mieliśmy interakcje z bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, jak doznaliśmy odrzucenia, czy mieliśmy jakieś związki, jaki skonstruował się w naszych głowach nasz self-image, jak widzieliśmy siebie, albo jak widzimy siebie, czy jesteśmy chudzi, otyli, zakompleksieni, czy uważamy siebie za osoby mądre, może głupie, czy mamy jakieś nałogi, czy jesteśmy neurotyczni, czy mamy jakieś wizje, plany, czy uważamy siebie za świadomych ludzi, może oświeconych, może duchowych, czy oglądaliśmy telewizję, z jakimi komentarzami mieliśmy styczność, jaką mieliśmy wizję siebie, jaki zawód wybraliśmy,
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nasza osobista historia składa się z wielu elementów. I elementem wspólnym, takim bezpośrednio wspólnym dla całej naszej osobistej historii są przekonania, są słowa, są myśli, jest język, jest kultura. I my jako ludzie, ja oraz ty, oraz wszyscy ludzie, którzy oglądają w tej chwili film, bo nawet jeżeli ty jesteś sam jeden i patrzysz teraz na mnie, to może się tobie wydawać, że ty jesteś jeden i oglądasz Damiana, ale możesz w tej chwili sobie wyobrazić, że jest tam wiele osób. Ja na przykład podczas nagrywania filmów nauczyłem się wytwarzać sobie taką projekcję, że tam po drugiej stronie jest widz. I mam takie poczucie, że mówię do osoby. I ty również możesz to w sobie wypracować. I często też w języku marketingowym uczy się tego, żeby mówić w przekazie do jednej osoby. Mówić do ciebie. Nie do was, tylko do ciebie. Bo jak się mówi do jednej osoby, do osoby jednej, to ma się wtedy takie wrażenie, że przekaz jest bardziej bezpośredni. Bo jak mówi się do was, to nagle odpowiedzialność się rozmywa. Ale jak ja mówię do ciebie, to jest to takie bardziej bezpośrednie. W ten prosty sposób możemy zrozumieć bardzo ważną rzecz, że język jest bardzo, ale to bardzo mega ważny w formułowaniu naszych percepcji, że język sam w sobie, słowa, ten dźwięk zawiera w sobie istotną informację, nośnik nie tylko przekonań, ale również wartości i to, na co ty patrzysz. Jakie to ma implikacje w naszym życiu? Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, jak ty myślisz sam o sobie. Jak ty myślisz o świecie? Jak ty myślisz, co jest dla ciebie możliwe w życiu? Czy jest dla ciebie możliwe osiągnąć coś wielkiego w twoim życiu? Jak myślisz o swoim sąsiedzie? Jak myślisz o swoich przyjaciołach? Jak myślisz o swojej przeszłości? Jak myślisz o przyszłości? Czym dla ciebie jest wiedza? Czym dla ciebie jest nauka? Czym dla ciebie jest duchowość? Kim dla ciebie jest autorytet? Kim ty sam dla siebie jesteś. Istnieje teraz bardzo dużo teorii na temat funkcjonowania przekonań ze względu na wyodrębniający się trend rozwoju osobistego, psychologii pozytywnej oraz duchowości. Nie bez powodu tak się dzieje, ponieważ ludzie zaczęli odkrywać, że poza samą nauką i tą wiedzą, którą przekazano nam w szkołach, istnieje możliwość badania subiektywnego doświadczenia. I istnieje możliwość zmiany sposobu, w jaki patrzymy na świat, po to, aby zmienić ten świat. Ludzie dosłownie odkryli, że percepcja rzeczywistości jest równie ważna, co sama czysta rzeczywistość. Dlatego mamy teraz tyle ruchów twierdzących, że świat się zmienia, że wszystko się zmienia. Ponieważ istnieje pole przekonań, które ulega transformacji. I wraz z zmianą tych przekonań dla nas wszystkich zmienia się sposób, w jaki patrzymy na świat. Ale możemy wejść głębiej w to i zastanowić się, jak działają przekonania. Jak działa język, jak działa wiedza. Bo to, na co powinieneś zwrócić swoją własną uwagę, to jest to, że wiedza ma istotne, a wręcz kluczowe znaczenie w twoim własnym życiu i w tym, czego doświadczasz. Często się mówi, że im większa wiedza, tym mniejsze ego. A to z tego względu, że im więcej wiemy, tym bardziej dostrzegamy to, że rzeczywistość sama w sobie jest nieskończona.
I to, na co ty patrzysz i to, czego ty doświadczasz, to jest w iście, w rzeczy samej nieskończoność. Możemy nawet wejść jeszcze głębiej w to. I mogę tobie powiedzieć bezpośrednio, że istnieje możliwość doświadczenia siebie jako nieskończoność i bycie tą nieskończonością. I w istocie jest to najbardziej realne i prawdziwe doświadczenie, jakiego człowiek może doświadczyć poza przekonaniem. Jedną z najbardziej istotnych funkcji, jakie posiadają przekonania, wiedza, myśl i koncepcje, to jest to, że są one odzwierciedleniem rzeczywistości, ale nie są rzeczywistością samą w sobie. Język oraz wiedza są systemem graficznym, który odzwierciedla ludzkie doświadczenie, ale nie jest nim samym. Gdy ty myślisz o sobie, gdy ty myślisz o mnie, gdy ty myślisz o swoich rodzicach, o swoich przyjaciołach, o tym, co będzie jutro, tworzysz w swojej głowie koncepcję, uproszczony schemat tego, co się wydarzy. Ale ten schemat nie jest realną rzeczywistością. Jest tylko odzwierciedleniem. I często w duchowości mówi się, że jest to iluzja, że nasz umysł jest iluzją, że nasze ego jest iluzją. I w rzeczy samej nie chodzi tutaj o to pejoratywne, negatywne znaczenie, że iluzja jest czymś złym. Nie, chodzi po prostu o to, że iluzja sama w sobie jest tylko odzwierciedleniem. Iluzja oznacza coś ograniczonego. Coś, czym w rzeczy samej nie jest. Weźmy na przykład koncepcję ręka. Czy ja podniosę rękę? Co to jest? Gdzie się zaczyna, gdzie kończy ta ręka? Musisz mieć w głowie obraz tego, czym jest ręka. I patrząc na moją rękę, twój umysł bezpośrednio wykrawa sobie z tej ręki percepcję tej ręki. Możesz zwrócić na to swoją uwagę. Dlaczego na przykład to nie jest ręka? To za mną. To czarne tło nie jest ręka, ale akurat to jest. Jakie jeszcze większe implikacje ma ta wiedza, którą tutaj tobie daję? Ano, istnieje możliwość nieposiadania jakichkolwiek przekonań albo niewierzenia. Istnieje możliwość posiadania czystego, wolnego umysłu od jakichkolwiek przekonań. Jest to jak najbardziej realne, jest to najpiękniejsze doświadczenie, jakiego można doświadczyć w życiu, które w zasadzie jest czystą percepcją i, tak jak powiedziałem, jest nieskończonością. Jest też pięknem samym w sobie. Ta czysta percepcja to jest czyste piękno. Istnieje również możliwość dostrzeżenia tego, jak funkcjonuje nasz umysł. A działa on na takiej zasadzie, że jest tutaj mój mózg i tam jest twój mózg. Wszyscy doskonale wiemy, że mamy mózg. Ale mamy też rzeczywistość zewnętrzną. Mamy rzeczywistość obiektywną. I możesz popatrzeć sobie na swój pokój i zobaczyć, że z tego pokoju masz możliwość dostrzeżenia różnych przedmiotów. I twój umysł tak jakby przypisuje im znaczenie. Możesz zwrócić uwagę, że dla twojego mózgu bezpośrednio percepcja jakiegoś obiektu i znaczenie tego obiektu są tak jakby automatycznie przypisane. I na co dzień nawet nie musisz się zastanawiać na temat tego, jak użyć kubka, jak użyć łyżeczki, jak użyć komputera. Jeżeli już masz wyuczony pewien sposób patrzenia na te rzeczy i wiesz już neurologicznie, co możesz z nimi zrobić, nie musisz nawet o tym myśleć, tak? Często mówi się w rozwoju osobistym, że to są tak zwane elementy już nieświadomie wyuczone. To jest jak posiadamy już jakąś kompetencję nieświadomą, że nawet nie wiemy, że wiemy. I wtedy możemy automatycznie coś wykonywać. To jest ciekawe, jak na przykład nauczysz się jazdy na rowerze albo samochodem.
piękne doświadczenie, bo nie musisz wtedy myśleć na temat tego, co robisz, tylko po prostu wszystko samo się robi. I patrząc tak na to, co się dzieje wokół ciebie, możesz dostrzec to, że ty przypisujesz znaczenie tym rzeczom na zewnątrz ciebie. Tak jakbyś ty sam tworzył relacje między tymi obiektami wokół ciebie. Ty dosłownie je tworzysz. Jakbyś wykrawał te różne rzeczy i manipulował nimi do swoich własnych potrzeb. Możesz również zaobserwować, że to projektowanie, to się nazywa projekcja, to jest przypisywanie rzeczywistości zewnętrznej swoich cech. Ta tendencja do projektowania jest dla nas wszystkich tak naturalna, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jak projektujemy. To się wydaje dla nas tak naturalne, tak oczywiste, że istnieje rzeczywistość zewnętrzna, my przypisujemy znaczenie, my działamy, dokonujemy interakcji. Dzieje się. Co tu dalej myśleć? Ale to, co cały czas umyka naszej uwadze, to jest to, że to, co jest na zewnątrz nas, w rzeczy samej dzieje się w naszym środku. Innymi słowy, rzeczywistość zewnętrzna i ty sam nie jesteś niczym kompletnie od niej oddzielony. Mało tego, pokuszę się o takie odważne stwierdzenie, ty, jako istnienie, jako byt, jesteś całą rzeczywistością, której kiedykolwiek w życiu doświadczyłeś, która była przed twoimi narodzinami i która będzie się wydarzać po twojej śmierci. I całe twoje życie to jest jednolite wydarzenie, w którym nie ma żadnego wyselekcjonowanego, oddzielnego doświadczenia poza twoją koncepcją tego, o czym chcesz myśleć, jak chcesz o tym myśleć, jak chcesz formułować hipotezy na ten temat. Nie ma żadnych ograniczeń w rzeczywistości. Każde jedno ograniczenie, którego się nauczyliśmy, stało nam zapodane ze szkoły, z religii, z kultury, od znajomych. Innymi słowy, my wszyscy razem, kolektywnie dzielimy jeden umysł, jeden mózg, który jest tak samo wyprany. Czym jest pranie mózgu? Pranie mózgu jest tym aspektem naszego doświadczenia, gdy ktoś cały czas coś powtarza i mówi nam, w co mamy wierzyć, aż w końcu coraz więcej osób zaczyna w to wierzyć, aż w końcu to się staje naszą rzeczywistością, ponieważ się na tym koncentrujemy i chcemy w to wierzyć, bo jak wszyscy tak wierzą, to znaczy, że to musi być prawdziwe. Ponieważ przekonania same w sobie dają nam poczucie granic, dają nam poczucie bezpieczeństwa. Chcemy wierzyć, jako ludzie. Chcemy wierzyć, że zaraz będzie coś następnego. Najlepiej to, co już znamy. Jest taka tendencja u ludzi, że im stają się starsi, tym są bardziej konserwatywni, ponieważ ich zdolność do elastyczności, neuroplastyczności zaczyna maleć. Dlatego ci młodzi są zazwyczaj tacy otwarci, tak? Buntownicy, wojownicy. Chcą przedrzeć swoją energię. I zostają zahamowani przez tych starych, którzy narzucają na nich ograniczenia. Ten dochodzi do konfrontacji. Zawsze w naszej kulturze, w świecie zawsze była walka pomiędzy nowym i starym. Możesz zwrócić na to swoją własną uwagę, jak będziesz kiedyś obserwował swój własny konflikt wewnętrzny. Jak będziesz zaniepokojony, będziesz się bał, będziesz miał taką neurotyczność w sobie, albo ktoś cię oceni. Dostrzeż, że tam zawsze jest taki podział pomiędzy nowym a starym. Że umysł tworzy ten podział.
gdy nauczysz się go obserwować, on wygląda jak taka płaszczyzna i nagle pojawiają się takie fale i tam jest takie skupienie właśnie, tak jakby ból, że coś jest oddzielone od siebie, coś jest nie tak. I jak zwrócisz na to swoją własną uwagę, i w zasadzie nic więcej nie musisz robić, a nawet nie możesz nic więcej robić, to będzie się to uspokajać w tobie. I dostrzeżesz wtedy, że nie ma żadnego podziału pomiędzy nowym i starym. Nigdy go nie było. Że jest to taka sama iluzja. Iluzja czasu, jakiego doświadczamy, ponieważ możesz dostrzec, że czas sam w sobie jest również przekonaniem. Nie twierdzę, że trzeba się pozbywać przekonań albo nie używać zegarka. Jest on nam potrzebny dla potrzeb funkcjonalnych w społeczeństwie, tak samo wiedza czy przekonania. Po prostu chciałem, ażebyś dostrzegł iluzję, ograniczenie przekonań, wiedzy, wierzeń, wszystkich wierzeń na temat religii, kultury, wszystkich filozofii, które poznałeś, włączając to wszystkie te, które uważasz za prawdziwe, nawet Advaita Vedanta i non-duality, nawet przekonanie o Bogu. Jest znacznie łatwiej wtedy doświadczać czystej rzeczywistości i być po prostu sobą. Jak zdejmiesz wszystkie definicje z siebie, to jesteś po prostu nikim. To naprawdę jest głęboka wolność. Wiecie, też jedną trudność, jaką napotkacie przy kontemplacji przekonań, to jest to, że przekonania wydają nam się takie prawdziwe, że mamy takie poczucie, że bez przekonań nie jesteśmy w stanie żyć. I ludzie też na nas projektują swoje własne przekonania. Czyli tak jakby dla innych ludzi jesteśmy tacy, jakimi oni nas widzą. Taki przykład. Ostatnia seria, którą robiłem, Rozmowy z Bogiem. I to jak na przykład ludziom się nie spodobał mój humor. Ponieważ mieli w głowie jakiś obraz, wzorzec tego, że na przykład takie zachowania są złe albo im się nie podobają. I poczuli odrzucenie albo niechęć, gdy patrzyli na mnie. I nie ma w tym żadnego problemu. To są zawsze przekonania. Zawsze ograniczające pudełka. Pudełka ograniczone same w sobie. Przyjrzyj się im. Dostrzeż to. Dostrzeż to, jak wszyscy żyjemy w swoich pudełkach. Każdy. Że każde słowo jest takim pudełkiem. To tyle, jeżeli chodzi o to wideo. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Chciałem tym nagraniem pokazać wam naturę ograniczającą naszych słów, myśli i koncepcji. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapki w górę. Napiszcie komentarze, stawcie pozytywne przemyślunki. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić poprzez Patronite albo PayPala. Zachęcam do zakupu moich kursów, również na dole macie linki. Zapraszam na konsultacje i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.